Szczęść Boże. Tytuł tegorocznej konferencji brzmi Działające zakłady przemysłowe i usługowe jako nowe podmioty turystyki dziedzictwa przemysłowego. Szczególny akcent pada w tym roku na słowa działające i na słowo nowe. Rzecz bowiem w tym, by oferta turystyczna odnosiła się do czynnych zakładów przemysłowych, jednak wyrosłych z tradycji industrialnych. Widzimy tu wielu już sprawdzonych przyjaciół. Jest wielu przyjaciół z Francji, są przyjaciele z Włoch, są ludzie z Anglii, z Niemiec. I to jest bardzo piękne, że to już jest pewna tradycja, że to już jest pewien stały termin w kalendarzu, który, jak widać, sobie wszyscy odnotowują. To znaczy tyle, że ta konferencja jest dla nich ważna. Skoro dla nich jest ważna, to wierzę, że warto się w to wszystko jeszcze mocniej angażować. No, ktoś kiedyś powiedział, że Zabrze jest stolicą turystyki. Niech tak zostanie. Motywowanie ludzi do podróżowania po to, żeby nie tylko zachwycać się pięknymi widokami lub też zabytkami, ale inspirować tym know-how, tą własną inteligencją, która ciągle jest zaszczepiana, wszczepiana i z której wydobywa się własną produktywność, jest niesłychanie w Japonii ważna. Istnieje mnóstwo programów na ten temat. Widuje się całe rzesze Japończyków. Myślę, że Japończycy, a w ślad za nimi inni, będą zainteresowani zwiedzaniem na przykład Śląska, wszystkich szlaków związanych z turystyką przemysłową. Ja mogę tylko obiecać, że dołożę wszystkich osobiście wysiłku, żeby temu zjawisku pomóc. Zabrze ma rolę tutaj wyjątkową i to chcę po prostu podkreślić. My jako Ministerstwo Sportu i Turystyki absolutnie to dostrzegamy. Od wielu lat wspieramy zarówno władze miasta, jak i branżę tutejszą właśnie w realizacji tego celu. Ważne jest również to, że władze miejskie potrafią wykorzystać środki finansowe, które daje Unia Europejska, to znaczy daje możliwości, a my musimy umieć z nich korzystać. I to, co zawsze jest realizowane, w dużym stopniu jest również realizowane za pieniądze unijne. Tu trzeba to podkreślić, tą umiejętność wykorzystania tej możliwości. Boże.